Przeszliśmy przez bramę miłosierdzia. Na Bóg będziemy przez nią przechodzić każdego dnia. To jest możliwe. Przejście przez bramę oznacza te dwie rzeczy. Rzucić się w objęcia Boga, który jest blisko. I skoro jest blisko, jest miłosierdziem. Rzucić się w objęcia Ojca, który tam czeka. I wtedy też zdecydować się na radość dawania. Być może wcale nie jesteśmy tak bardzo zdumieni tym cudem, który się wydarza w każdym konfesjonale, na każde nasze zawołanie, kiedy Chrystus nas rozgrzesza, kiedy nas wypala w środku Duchem Świętym i ogniem. Może już przestaliśmy być zachwyceni tym, że Bóg takiej mocy udziela ludziom. Może zniknęła z nas już taka bezradność i to poczuli, kto może odpuścić grzech? Jest ktoś, kto może. Być miłosiernym, to znaczy kochać drugiego miłością, której doznałem od Boga. I wtedy radość otrzymania wybaczenia, radość z tego, że Bóg jest blisko, staje się też radością dawania. Nawet gdyby to miało być połowę majątku, połowę żywności, połowę ubrania. Wielka radość. Zapowiadając nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby w trzecią niedzielę Adwentu we wszystkich katedrach całego świata została otwarta brama miłosierdzia. Podobnie jak stały się tą bramą drzwi święte Bazyliki Świętego Piotra otwarte przez papieża w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Dziś w adwentową niedzielę zwaną Gaudetę, czyli radujcie się, z największą radością serca otwieramy bramę miłosierdzia na Pawelskim Wzgórzu w Królewskiej Katedrze miasta Krakowa, który przed laty stał się duchową stolicą Bożego Miłosierdzia. Otwórzcie bramy sprawiedliwości, byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Witam Was serdecznie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym gromadzi nas dzisiaj szczególna okoliczność. Kilka godzin temu otwarliśmy w katedrze wawelskiej bramę miłosierdzia jako widomy znak nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Pośród świątyń naszej archidiecezji nie mogło zabraknąć bramy miłosierdzia w łagiewnickim sanktuarium noszącym imię Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że znajdujemy się w szczególnym miejscu. Tu pod tym niebem pokorna dziś święta siostra Faustyna przeżywała w nadzwyczajny sposób tajemnicę Boga, bogatego miłosierdzia. Przypomniane i głoszone przez nią orędzie miłosierdzia zostało usłyszane i podjęte w Kościele. Stało się to również dzięki równie wielkiemu apostołowi Bożego Miłosierdzia, świętemu Janowi Pawłowi II,